Cześć moje kochane, witajcie na kanale Kinga Fortissima. No chyba nie muszę mówić, o czym będzie ten film, bo jest i okładka. I siedzę tutaj z taką bardzo sympatyczną torbą. Wiecie, że od jakiegoś czasu... Mimusiu, proszę uspokój się. Serio. No serio. Wiecie, że od jakiegoś czasu miałam ogromną ochotę na te klasyczne baleriny Chanel, na te najbardziej klasyczne, czyli beżowo-czarne. Natomiast słuchajcie, jeździłam w wiele miejsc. Wiecie również, że ja lubię kupować w butikach, dlatego że uważam, że to jest ogromna przyjemność i taki fajny experience. Bycie w butiku, wybieranie, to są na ogół bardzo ładne miejsca, ładnie zaprojektowane, więc z tego się robi cały taki experience i nie ma porównania, jak się dostaje po prostu buty pocztą. Oczywiście Chanel nie ma sklepu internetowego, ale można korzystać na przykład z usług personal shopperów. I wtedy takie buty kupuje ktoś dla Was i Wam wysyła. Zresztą słuchajcie, w pewnym momencie byłam tak zdesperowana, że już nie znajdę tego swojego 39, że stwierdziłam, że chyba się też ucieknę i poproszę o pomoc personal shoppera. Ale wyobraźcie sobie, że po wielu, naprawdę, ze 2 lata, jak dziś jestem, to zawsze wchodziłam i tak jest 39, no nie, no mamy 40, mamy 35, ale 39 nie ma. Dowiedziałam się też, że bardzo często w wielu butikach Chanel na świecie jest tak, że oni dostają buty i jest po jednej parze w danym rozmiarze, czyli jeżeli masz akurat szczęście, tak jak ja miałam teraz w Wenecji, to te buty akurat trafią do Ciebie, no a jeżeli nie, tak jak przez 2 lata nie miałam szczęścia, no to właśnie nie. Umówmy się, że też 38, 39, 40 to są takie bardzo, bardzo popularne rozmiary, także one oczywiście najszybciej wychodzą, przynajmniej w Europie, bo pewnie w Azji szybciej wychodzą właśnie te malutkie. Byłam wszędzie tak naprawdę, gdzie byłam, to szukałam tych butów, zobaczcie jak. A nie samym Biennale, człowiek żyje. Więc robię, wiecie, już w kilku vlogach, że poszukuję balerin tych klasycznych Chanela beżowo-czarnych, ale nigdzie nie ma mojego rozmiaru. A wygląda na to, że być może w Wenecji będą. No jak? Są 39. Oczywiście nie do tej stylizacji. Ale są piękne. I idealne zakończenie dnia. Jak mi te buty zaraz fikną do kanału, to będą jaja. Ta-da-dam. Udało się, jak widzieliście, jest 39, bo ostatnio gdzieś jak byłam, to były 39,5, chyba w Wiedniu mierzyłam, ale niestety te 39,5 od razu było tak, że były trochę, wylatywała mi pięta przy chodzeniu, wobec czego w skórzanych butach to nie wróży dobrze, bo najprawdopodobniej będzie tak, że te buty za chwilę się rozklapciają i będą po prostu za duże. Ale żeby, słuchajcie, za długo nie opowiadać bez sensu, chociaż wiem, że część z Was na przykład lubi te moje bez sensu opowieści, za co jestem bardzo wdzięczna. Nie wiem, jakoś mój mąż na przykład mówi, że ja za dużo mówię, no nie wiem. Zupełnie, absolutnie jakoś się nie potrafię z tym zgodzić, bo ja mówię tyle dokładnie, ile trzeba. Buciki, moje nowe buciki, wyglądają, moi drodzy. Grzebie się jak Stefa, nie? Przy tych pokazywaniu tych wszystkich rzeczy, ale tutaj z uwagi na to, ile na nie czekałam, ile ich szukałam, to się przyda trochę celebry. Tak to wygląda. Tadam! Tadam! I mam. Mam te super klasyczne beżowo-czarne cuda. Pok. Teraz troszkę historii oczywiście będzie i trochę kontekstu. Zacznę od kontekstu. Kontekst jest taki, że z czego bardzo się cieszę, baleriny zaczynają wracać. Za chwilę będzie wielki comeback, bo już coraz więcej się balerin pojawia. Tak naprawdę od jakiegoś czasu już są te baleriny Miu Miu. O tym będzie za chwilę. Te błyszczące, siateczkowe i tak dalej, to już od zeszłego roku jest trend. A tak naprawdę te baleriny, one nigdy chyba nie wyszły z mody, odkąd weszły na rynek, odkąd była ich wielka inauguracja. Ale od czego się w ogóle zaczęło? Słuchajcie, zaczęło się od tego, że Coco Chanel w 1957 roku z projektantem butów, z doskonałym szewcem Massaro,
doszła do wniosku, że te buty, które są dla kobiet na rynku, czyli bardzo wysokie obcasy i bardzo niewygodne obcasy, to nie jest obuwie dla nowoczesnej kobiety. I zrobiła dokładnie w tych kolorach, czyli beżowo-czarne, czułemka. Czułemka, które również przeszły do historii, również są bardzo klasyczne. Tamte czułemka charakteryzowały się tym, że miały dużo niższy obcas niż buty, które wtedy panie nosiły. Także to już była rewolucja. Natomiast słuchajcie, skąd ta kolorystyka? Kolorystyka wzięła się stąd, że Coco Chanel wymyśliła, że takie buty na nodze przepięknie ten beż wydłuża nogę, natomiast ten czarny koniec skraca stopę. Wobec czego noga jest dłuższa, a stopa mniejsza. I przy tej kolorystyce pozostał Karl Lagerfeld, który wiele lat później, w 1984 roku, zaprojektował właśnie już dokładnie baleriny, czyli płaskie, klasyczne buty Chanel. I one tak naprawdę od tego 1984 roku nigdy nie wyszły z mody. Zawsze są mile widziane w garderobie. Zawsze są mile widziane, jak się je widzi na kimś, zawsze się miło na nie patrzy, jak ktoś ma je na nogach. To są takie absolutnie evergreeny i niezależnie od tego, czy baleriny są akurat tak w głównym nurcie mody, czy baleriny trochę odchodzą na rzecz jakichś innych butów, to jednak umówmy się, że te baleriny Chanel, podobnie jak baleriny Miu Miu, te takie z zapięciami, to już od ładnych kilku lat funkcjonują, no a te to funkcjonują od którego? Od 1984 roku. O rany, słuchajcie, 84 do teraz. Stefa, ile to jest? 24. 30? 40, no mama. Ja nie jestem taka stara. 80 do 90. 10. 90 do 2020. 2014. 30 i 2024. Dziękuję, kochanie, już policzyłaś. Patrzcie, jak musi mnie upokorzyć jeszcze, prawda? Dodatkowo. Ładne te baleriny są. Także słuchajcie, one są 40 lat na rynku. Obchodzimy w tym roku rocznicę. Tak. Wprowadzenia ich na rynek. To bardzo dobry moment, uważam, i bardzo uzasadniony, żeby wejść w ich posiadanie. Nie będę się rozwodziła na tym, jak one są wykonane, jaka to jest jakość, bo tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wiecie, no to są takie rzeczy, że po prostu przyjemnie się na to wszystko patrzy, bo one są pięknie uszyte. Tutaj wszystko jest po prostu idealnie. W przeciwieństwie do paru rzeczy, które ostatnio Wam w holu pokazywałam, tym ze Stefą, gdzie nie było tak do końca idealnie z niektórymi naszymi zakupami, jeżeli chodzi o wykonanie. No myślę, że będę bardzo, jeszcze ich nie założyłam, w sensie oprócz tego, że biegałam w nich po sklepie, to jeszcze ich nie założyłam. Jedyne co mam, wiecie co, zastrzeżenie, teraz właśnie to widzę, że tutaj pod piętą i w ogóle w środku nie ma poduszeczki. Ja jednak zdecydowanie preferuję buty, które tutaj są takie trochę bardziej miękkie. No cóż, z wiekiem człowiek robi się wygodne. I po prostu wolę mieć mięciutko pod stópkami, a nie twardziutko pod stópkami, no ale cóż, trudno. Teraz słuchajcie, ważna rzecz, dlatego że jak oglądam czasem te buty u różnych osób, to jest taki w ogóle trend podbijania butów. Podbijania butów, czy tam podklejania trochę, żeby się nie niszczyły. I przyznam Wam się, że ja parę razy, dawno, dawno temu, jakieś tam drogie buty podkleiłam. To były z reguły takie, no nawet można cieliste przecież te podklejki zrobić i tego wtedy tak bardzo nie widać, ale wiecie co, mi to cholernie przeszkadza. Mi to cholernie psuje w ogóle wygląd buta i sama świadomość tego, że jak siedzę sobie, nie wiem, macham nogą, to tą podeszwę podklejoną widać. Także od razu powiem, że ja tych butów na pewno nie będę nic z nimi robiła takiego zabezpieczającego. Jedyne co, to ostatnio usłyszałam takiego trwałego u szewca, czyli Żyda. Natomiast to, co usłyszałam ostatnio, że są jakieś takie przezroczyste folie, które można naklejać, czyli to nie wpływa zupełnie na wygląd tego buta od spodu. Jakby podeszwa była najważniejsza, no ale dla mnie jest, żeby to też fajnie wyglądało. I ewentualnie takie naklejki mogłabym rozważyć. Jeżeli macie informacje, gdzie takie naklejki można kupić, albo który szewc w Warszawie takie przezroczyste robi, i cienkie, i niewidoczne, niewidzialne, to będę bardzo wdzięczna za tipa.
Kolejna ważna kwestia, z czym będę te baleriny nosiła? Ja teraz mogę zamilknąć, a moje stałe widzki oczywiście powiedzą zgodnym chórem, z jeansami. No przecież wiadomo, że ja wszystko noszę z jeansami, jak kupuję jakąś rzecz, to pierwsza moja myśl to jest, czy to będzie dobrze szło z jeansami. Bo jednak od jeansów jestem uzależniona. Tutaj słuchajcie, tak jak teraz siedzę, to wystylizowała mnie Stefcia. Miałam tak, Stefcia, co założyć do tego filmu o butach? A Stefcia tak, no załóż ten sweterek taki ładny i białe spodnie. No to założyłam ten ładny sweterek Massimo Dutti i takie ładne spodnie. I to rzeczywiście super gra z tymi butami. Chyba mam tak kadr nastawiony, że tego nie będzie widać. Ale widzieliście w sklepie w Rzymie, jak byłam w tym komplecie Kosa, że to tak nie do końca grało. Więc jest jedna rzecz, do której nie pasują te baleriny, to właśnie ten taki brązowo-czarny komplet Kosa. To nie, to do tego nie. Natomiast tak poważnie mówiąc, słuchajcie, jeansy i to każdy kształt, bo i wąskie, których mi nie wolno nosić, także tak tylko mówię zupełnie przykładowo, że można. Jak kiedyś wrócą, to będę mogła. Żartuję. Do szerokich spodni tak, do spodni podwiniętych tak, do białych spodni, do czarnych spodni. Słuchajcie, to są buty, które można założyć na lunch w lecie, które można założyć do teatru, do czarnej sukienki, które można nosić do bardzo ekstrawaganckich kreacji, jakichś takich oversize'owych, do jakichś zwariowanych kompletnie połączeń. I te buty też się fantastycznie sprawdzą, bo one są zawsze takim no miłym akcentem, cholera, one są po prostu ładne i one są po prostu miłe. One są tak super estetyczne. Nie da się wystylizować, chyba że ze skinny jeansami. Inaczej się nie da. Z daleka, z kuchni dobiega głos, że nie da się ich źle wystylizować, ale można je zepsuć wąskimi jeansami. Których już nie mam, bo oddałam wszystkie. Bo Gosia mi zrobiła porządek, a Stefa jeszcze dołożyła i już po prostu... Teraz nawet jakbym umierała, żeby założyć rurki, to nie mam żadnych rurek w domu. Skórzane, ale nie to jest co innego. Śmiała. Na razie. A jak wróci moda, to kupisz mi dżinsy. Wiesz, pójdziecie z ciotką na zakupy i kupicie mi dżinsy. Także kochani, no są absolutnie, jestem w nich, nie powiem, bo jestem w nich zakochana. Są wyczekane. Mogę powiedzieć tak, jak moje dziecko zawsze mówi, jak coś zobaczy w sklepie, pierwszy raz w życiu i mówi, całe życie o tym marzyłam. To może nie całe życie, ale naprawdę te buty chodziły mi po głowie bardzo długo, a tak jak mówię, cieszę się, że je kupiłam na 40. rocznicę wprowadzenia na rynek, bo świadczy to o tym, że to jest dobra inwestycja, bo skoro 40, to i 80 lat też będą bardzo popularne i się będzie je nosiło. No dobra, czyli to super klasyki, a teraz wracając do tematu Miu Miu i tych butów, które ostatnio są bardzo popularne balerin, nie kupiłam Miu Miu, żeby to było jasne, bo jednak no, nie można mieć w życiu wszystkiego w jednym miesiącu, przynajmniej ja tak mam, bo niektórzy na pewno mogą mieć wszystko i bardzo fajnie. Natomiast słuchajcie, zobaczyłam, moja serdeczna koleżanka wystawiła na Facebooku, kupiła buty, baleriny z kryształkami i niestety nie było jej rozmiaru, kupiła za małe. Oczywiście je kupiła, mimo że były za małe, bo Kasia należy do bardzo optymistycznych osób. I nie wiem, co myślała, czy te buty się powiększą, czy jej stopa się zmniejszy. W każdym razie, dzięki Kasi stałam się szczęśliwą posiadaczką balerin Mango, które były absolutnie natychmiast rozchwytywane, jak tylko się pojawiły w sprzedaży. Nie ma ich nigdzie, absolutnie nigdzie, także mam dzikie szczęście, prawda? Można powiedzieć, a szczęścia nie można lekceważyć. Słuchajcie, one mają ten piękny kształt, bo one mają te delikatnie ścięte te czubki. Ślicznie się świecą, te kryształki są przyszyte, kryształki, to chyba tak dużo powiedziane, ale te elementy błyszczące są naszyte na siatkę, naklejone na siatkę. Wydaje mi się, że to jest... nie można bez nich żyć. W skrócie z kuchni dobiega głos, że nie można bez nich żyć, ale powiem Wam hit. Otóż one mają w środku poduszeczki. I co? Można? Można zrobić poduszeczki. Ja myślę, że też, że znacząco na Chanel by nie wpłynęło to, jakby tam dorobić jednak w środku delikatną poduszeczkę, żeby nam było wygodnie. W tych butach podeszw Wam nie będę pokazywała. Mogę tak szybko pokazać, bo już w nich byłam na dwóch imprezach. Odebrałam je od Kaśki w piątek i już i w sobotę i w niedzielę je założyłam, bo po prostu jestem w nich absolutnie, totalnie zakochana. Zobaczymy, jak się będą sprawować, zobaczymy, jak to będzie, bo już tutaj widzę, że podczas pierwszej kolacji, na której byłam, odpadł jeden kryształek, element błyszczący,
ale pretensje mogę mieć tylko do siebie, bo sami widzicie, jak ja siedzę i cały czas się wiercę, to no, że ja się wiercę. Ja w ogóle jestem z tych osób, które raczej tak nie potrafią usiedzieć bardzo statycznie. Więc prawdopodobnie machałam mi czołami pod stołem i po prostu jeden o drugi sobie zdarłam. Ale być może jest tak, że naprzeciwko siedział mój mąż i w sumie to właściwie to bardzo możliwe, że on mi obdarł tego kryształka, nie? Że to jest, myślę, że, tak. Że to jest jego wina. Ale powiem wam, że jestem tak zakochana w tych butach, że wiecie, że ja weszłam, znaczy nie tak, że całkiem weszłam pod ten stół w restauracji, ale tak zanurkowałam dyskretnie i tam sobie świeciłam telefonem, czy tego kryształka nie ma. No ale nie ma. Stefa, będziemy musiały gdzieś taki kryształek znaleźć. I już. Po prostu. Tak, bo każdy będzie się paszał do kryształka. No, mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, także tak, bo mam nadzieję, że ten film nie jest za długi, bo już ostatnio tego hola, którego ze Stefą wykonałyśmy jakiegoś 2,5-godzinnego, to ja was bardzo przepraszam za to, ale wiecie, jak moje dziecko zacznie gadać, to nie może przestać. No dobra, ja też. To są moje baleriny na ten sezon. Dajcie znać oczywiście przede wszystkim, co myślicie o tych klasycznych, Chanel. Ja, chociaż właściwie to wiecie co, byście nie pisali, to ja i tak będę, co byście nie pisali, co byście nie pisały, to ja uważam, że i tak, że to jest po prostu wspaniała inwestycja, wspaniały zakup, a przede wszystkim inwestycja w moje szczęście. Umówmy się, bo jak się do czegoś tak dąży i się czegoś bardzo chce i wreszcie to się realizuje, no to człowiek ma takie poczucie satysfakcji. Ale powiem wam, że nie chciało mi się iść do tego Chanela, bo byłam tak zmęczona po Biennale, że naprawdę mi się nie chciało. Stwierdziłam tak, nie no, znowu pójdę i znowu, o madame, no niestety 39 nie ma. Ale zobaczcie, jak to czasem jednak trzeba iść za ciosem, trzeba po prostu... Dziecko, idź do siebie do pokoju, nie masz żadnej książki do poczytania? Nie, czegoś do porobienia? Woli się ze mnie nabijać, słyszeliście to? 13-latka to złoto w domu. No dobra, słuchajcie, naprawdę już kończę. Ściskam was mocno, całuję i do zobaczenia w następnym filmie, który będzie o... Nie no, chyba już będzie trochę sztuki, ale w następnym odcinku wiem, co będzie, bo w następnym odcinku będą komplety. Pa! Buziaki!